Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Marlena Sztamborska, a to jest kanał o rysowaniu, o malowaniu oraz o szeroko pojętej sztuce. I dzisiaj właśnie o tej sztuce będziemy rozmawiać, a raczej będziemy recenzować książkę. Jest to książka współautorstwa 6 osób, które właśnie uczą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Tytuł to Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem. No musiałam spojrzeć, bo dość długi tytuł. Jak widzicie, dość spora cegła. Jest to rozmiar A4 i dzisiaj Wam będę właśnie opowiadać, co takiego jest w tej książce oraz czy warto, czy nie warto ją zakupić. Jeszcze zanim zacznę, to bardzo Was proszę o subskrypcję. Nie wiem, czy widzicie, ale już za chwilę dobijemy do 1000, także na dole koniecznie kliknijcie ten czerwony przycisk i co? Zaczynamy. Na pewno na pierwszy rzut oka właśnie rzuca się ten spis treści, który jest tak dobrze podzielony na konkretne tematy. Też rzuca się to, że są różnorodne rysunki i obrazy, nie tylko pod względem autorów, ale też jeśli chodzi o techniki i tematy. Tutaj też na plus na pewno bardzo dobra jakość papieru. Ten papier jest taki śliski i widać, że też ma dobry pigment i że po prostu ten atrament na wiele lat nam wystarczy i nie wyblaknie nam. Też tutaj na plus ten rozmiar i orientacja pozioma, ponieważ dzięki temu właśnie część z tych prac można lepiej właśnie obejrzeć i w takiej lepszej rozdzielczości i w ogóle lepiej tak się czyta tą książkę. Jeśli chodzi o tematy podjęte w tej publikacji, no to tutaj on przybliża, czym jest tak naprawdę rysunek architektoniczny i jak powinna być prawidłowo wykreślona perspektywa. Mamy tutaj nie tylko jakieś rysunki, ale też szkice pełnowymiarowe, dokończone prace. Na plus tutaj jest przytaczanie historii, nie tylko takiej tradycyjnej historii, ale też historii sztuki, architektury, historii Wydziału Architektury tej Politechniki Warszawskiej. Także tutaj jest fajny taki właśnie przekrój tego, jak to wyglądało. Też takie fajne odpowiedzi na pytania, co jest tak naprawdę celem rysunku. Kolejny plus, no to przytaczanie architektów takich i światowej klasy, i jakichś polskich. Też właśnie autorzy tutaj podejmują się tematu o początkach rysunku, rodzajach rysunku, o rodzajach perspektywy, o postrzeganiu tego, co my widzimy. Taka czysto teoretyczna wiedza typu o geometrii, o rzutowaniu środkowym, rzutach, bryłach, przykłady prac tych perspektyw. No, kształtowanie w ogóle rysunku i malarstwa architektonicznego na przestrzeni epok. Także takie, mówię, fajnie, bo tutaj mamy nie tylko czystą teorię, ale też właśnie pokazanie, jak na przykładach rysunków to wygląda. Czego jeszcze tutaj możemy się spodziewać? Jakich tematów? Na pewno o analizowaniu, postrzeganiu, obserwacji obiektów różnych, o predyspozycjach rysunkowych, o całym procesie projektowania, o szkicach, szkicownikach, psychologii widzenia, percepcji wzrokowej, rysowania z natury, o złudzeniach optycznych. O tym, co tak naprawdę jest potrzebne do wykonania rysunku, więc też o przyborach, o nauce rysunku, o cieniach własnych i rzuconych, o tym, czym jest studium, o tych różnicach, które właśnie wynikają w tych technikach rysunkowych, jaka jest różnica między rysunkiem, szkicem a studium, o syntezie i tworzeniu skrótów myślowych na papierze albo płótnie. Jakie techniki rysunkowe oraz jakie narzędzia możemy wykorzystywać w procesie twórczym. Bardzo mi też się podoba to, że tutaj są spisane te doświadczenia autorów, więc my też możemy na ich błędach, w cudzysłowie, się uczyć. Też znajdziemy informacje o proporcjach, kadrowaniu, kompozycjach, podziałach i też mamy oddzielne rozdziały poświęcone perspektywie powietrznej i linearnej. Też takie podstawowe informacje o kolorach, o krawędziach, liniach. Tam są też ćwiczenia właśnie różnych linii i kresek. Mamy też właśnie informacje, ja już wcześniej wspomniałam o bryłach, ale też właśnie tam w dalszej części dość dokładniej. Na samym końcu taki rozdział, jak rysować z natury oraz o błędach rysunkowych, co uważam, że właśnie na plus daje tej książce.
Jeśli chodzi o taki całokształt tej książki, to fajne jest to, że gładko i sensownie jest takie przechodzenie od tematu do tematu. Nie ma takiego nagle urwania albo tematu jakiegoś w ogóle wydumanego, tylko fajnie wszystko to przechodzi sensownie. Pamiętajmy, że to jest wiedza od osób i profesorów z wieloletnim stażem nauczania, także myślę, że tutaj też to podnosi wartość. Tych osób jest sześć, także widzicie, sześć różnych perspektyw dostaniecie tutaj właśnie w tej publikacji. Jak rozmawiałam na Wydziale Architektury właśnie z panem Michałem Sówczyńskim, no to tutaj właśnie on powiedział, że to jest taki fajny przewodnik dla osób, które chciałyby się właśnie udać na studia architektoniczne, także dla was szczególnie polecam tą książkę. Nie oszukujmy się, to nie jest typowy podręcznik do nauki rysunku, to jest taki przewodnik po sztuce oraz po takich podstawowych pojęciach, więc na pewno to jest bardzo dobra pozycja dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rysunkiem i chcą znać te pojęcia podstawowe. Jednak zaznaczam, że moim zdaniem trzeba później właśnie rozwinąć tą wiedzę i szukać informacji dalej, ale to jest na pewno taki podręcznik z takimi w podpunktach wymienionymi podstawowymi rzeczami. No i tutaj właśnie, jakby kończąc ten wątek, no to uważam, że jeśli chodzi o poziom podstawowy tych różnych informacji, no to tutaj one zostały dostatecznie wytłumaczone. I też zobaczcie, dzięki temu macie dalszą zachętę do pogłębiania wiedzy i poszukiwania jej gdzieś indziej. Tutaj na pewno też plusem jest cena, bo ona nie jest, uważam, ani za wysoka, ani za niska. Za taką jakość właśnie i papieru, i całej oprawy, i tego, że mamy taką szeroką wiedzę, no to jest na plus. Jest to cena wahająca się w okolicach od 100 do 130 zł. Jedyny taki minus, no to może być faktycznie grubość i to, że ta książka jest po prostu ciężka, ale bez przesady, to i tak takie książki trzymamy w domu, także dla mnie to nie jest minus, ale was ostrzegam, jakby co. Dla osób, które są ciekawe, no to stron jest 485, natomiast jeszcze tutaj jest kilka dodatkowych. Ja bym liczyła, że jest ich 490. Słuchajcie, moi drodzy, no to mam nadzieję, że zakupicie tą księgę, tą encyklopedię niemalże i będziecie się cieszyć z tej wiedzy właśnie przekazanej przez tak doświadczone osoby. No i co? My się widzimy za 2 tygodnie w poniedziałki. I co? To do zobaczenia. Cześć, dzięki.